Dzień dobry. Zaczęliśmy trenować już parę dni temu. Dziewczyny przede wszystkim przyjechały gotowe do wykonywania, nazwijmy to kolokwialnie, pełnej siatkówki. Tak, od początku czerwca już miały od Kevina, naszego trenera przygotowania motorycznego, całą rozpiskę, cały plan po to, żeby od 1 sierpnia, kiedy tutaj przyjechaliśmy do Radomia, już można było wejść na piłki, na skakanie i zacząć robić te wszystkie rzeczy związane właśnie z detalami i tym, jak chcemy pracować i grać, żeby moim zdaniem nie tracić czasu na okres adaptacji. Przerwa i tak była bardzo długa, bo praktycznie 3,5 miesiąca od kiedy skończyliśmy ligę, więc jak na profesjonalny sport, naszym zdaniem bardzo, bardzo długa, więc chcieliśmy tutaj od pierwszego dnia już móc wejść, kiedy mamy warunki pod dach, na hale i zajmować się piłkami i tym, co jest najważniejsze dla nas, czyli siatkówką. Cały sierpień jesteśmy tutaj na obiektach w Radomiu i w drugi weekend września zaczynamy już grania. W tym roku takich typowych trzydniowych turniejów nie będziemy grali. Dogadaliśmy się z zespołami z Tauron Ligi i będziemy grali dwa mecze. Piątek, sobota, czwartek, piątek, w takim dwudniowym wydaniu, gdzie będziemy ustalali też swoje reguły gry do 5 setów, czasami na różne punktacje, ale mamy różnych rywali już umówionych na cały ten okres i tak samo w październiku również takie dwudniówki mamy praktycznie do samego startu ligi. No, chodzi nam o bardzo holistyczny aspekt, o to, żeby dziewczyny stały się lepsze indywidualnie, żeby potrafiły lepiej wykonywać elementy siatkarskie, a w drugiej kolejności, kiedy już trenujemy 6x6, właśnie te relacje na boisku, poznanie się, również poza boiskiem, żeby miały czas na zaufanie sobie, na poznanie siebie, na wybranie chociażby kapitana, a nie żeby ktoś tego narzucił, żeby po prostu poznały się, mam nadzieję, polubiły się i stworzyły symbiozę między sobą. Bardzo duża, duża zmiana, dużo nowych zawodniczek. Duża niewiadoma i umówmy się, trochę jest granie w ciemno w pokera. Inne zespoły też przeszły swoje przebudowy i myślę, że dopiero liga to zweryfikuje. Jest to strasznie błahe, strasznie powtarzane co roku, ale myślę, że tak będzie, bo na papierze, w pomysłach i w głowach trenerów, prezesów, wszystkich klubów sądzę, że wygląda to podobnie. Każdy liczy, każdy kupował, każdy budował zespół trochę na papierze, trochę z doświadczenia. Ma pewne oczekiwania, no ale jednak dużo jest aspektów interpersonalnych, siatkarskich, które wychodzą w praniu i już parę sezonów jestem w tej lidze i dużo różnych rzeczy się działo. Nie, brakuje nam jeszcze Gosdy Ilmaz, która jest prawdopodobnie do 20-21 sierpnia w Turcji. I po tym okresie jak najszybciej będzie się tutaj udawała do nas. Pierwsze dni bardzo pozytywnie, bardzo podoba mi się zarówno Radom, jak i nasz zespół. To są początki, na razie będziemy gdzieś tam budować nasz zespół, jeśli chodzi o tą sferę sportową i taką pozasportową, więc jesteśmy na samym początku, ale wszystko zapowiada się bardzo pozytywnie. No na pewno miałyśmy bardzo długą rozłąkę z siatkówką, gdzieś tam każdy pewnie z tą siatkówką coś tam miał wspólnego, ale to nie jest to samo, co robi się na treningach. Wszystkie razem, także startujemy już tutaj normalnie przygotowania. Na pewno jest to bardzo długi okres przygotowań, ale tutaj trenerzy mają już tak zaplanowane wszystko, żeby jak najlepiej przygotować nas do rozpoczynającego się sezonu. Tak, na pewno bardzo pomoże, bo właśnie tak jak tutaj mówi Pan, w większości jesteśmy nowe, jest nowe rozegranie, no takie kluczowe pozycje są nowe, także potrzeba będzie dużo czasu, dużo treningów i dużo gdzieś tam rozegranych, kontrolnych sparingów, które na pewno pomogą nam pozgrywać i podogrywać to wszystko, co na treningach będziemy pracować, a później musi zacząć samo działać jakby na meczu.
Ładniejsza hala na pewno. Nie, no naprawdę to jeżeli chodzi o halę, o obiekt, no to super, wszystko na plus. A jeżeli chodzi tak ogólnie, atmosfera też jest bardzo fajna, także tylko się cieszyć. Tak, na pewno to plus, że mamy dużo czasu, no bo faktycznie jest nas bardzo dużo nowych zawodniczek, tak naprawdę z większością ja też się nie znałam, także musimy się trochę dograć, musimy się dotrzeć i zrozumieć siebie też na boisku, dlatego też jest taki długi okres przygotowawczy. Też żadna z nas nie jest na żadnej kadrze narodowej, dlatego też mieliśmy duży okres przerwy pomiędzy zakończeniem rozgrywek a rozpoczęciem i też chyba stąd taka decyzja trenera. Intensywnie było, to na pewno. No, jesteśmy na pewno troszkę zmęczone, już troszkę dają znać wszystkie mięśnie na ciele, ale jest bardzo fajna atmosfera. Myślę, że nie ma co narzekać i też dziewczyny są bardzo fajne, także na pewno będziemy trenować, żeby tylko jak najlepiej wypaść w lidze.